Cześć wszystkim, to portal Nasze MMA.pl. Jestem z Martinem Lewandowskim, współwłaścicielem Federacji KSW na PGE Narodowy. No i mam tutaj kilka pytań do Martina. Może zaczniemy od pierwszego pytania. Jak wrażenia po KSW 39? Koniec? Koniec pytania. Słuchaj, no i właśnie jak tutaj jesteśmy i z tyłu mamy ten wspaniały obiekt, no to emocje zdecydowanie wracają. No, była to zdecydowanie najlepsza nasza gala w historii. No i to ileś tych lat spędzonych w wiesz, żeby rozwinąć dyscyplinę i żeby rozwinąć naszą galę, no to było takie pewne zwieńczenie. Więc no, kapitalne emocje, świetne walki, wiesz, wszystko zagrało, wypełniliśmy stadion po brzegi, więc druga największa gala w historii w ogóle MMA, no to też już dużo, same te cyfry mówią same za siebie. Pierwszy raz właściwie media zagraniczne same się odzywały w sprawie, nie wiem, możliwości użyczenia zdjęć, wykorzystania jakiegoś tam cytatu i tak dalej, więc na pewno też dzięki tej gali staliśmy się bardziej produktem takim rozpoznawalnym w MMA już na świecie. Wiadomo, że tam hardkorowi fani nas znali od dłuższego czasu, no ale po tej gali na pewno już takie mocno stąpamy teraz po tej mapie MMA. A która walka zrobiła na tobie największe wrażenie? No i było ich kilka, naprawdę. To nie mam jednego faworyta, dlatego że była taka różnorodność fight cardu, że są celowo planowaliśmy wiesz, taką różnorodność po to, żeby każdy z fanów, czy to tych bardziej niedzielnych, czy tych bardziej zaangażowanych, znalazł coś dla siebie. No wiesz, było dużo zaskoczeń, dużo jakichś takich wiesz, surprises i różnych innych emocji, że było ich kilka, no, łącznie z samymi wyjściami, wiesz, samych zawodników, które już same w sobie były na tyle spektakularne, że mogą niejako stanowić swój wiesz, własny jakby spektakl i event, więc wiesz, no tak naprawdę od pierwszej gali, od pierwszej walki na tej gali można było, wiesz, wyczuć no, coś magicznego, że się unosi w tej tutaj na PGE Narodowym i ta atmosfera od początku do końca trwała, więc no, nie, naprawdę nie do, no, emocje nie do zapomnienia na pewno, to jest rzecz, którą przez bardzo długi okres każdy z nas będzie pamiętał, nawet jedna z koleżanek od nas firmy powiedziała, że po tej gali już nigdy nie będziemy tacy sami i to jest w jakimś stopniu prawda, bo to jednak jakiś taki, wie, zawsze będziemy odwoływać się przez lata, nie tylko my, ale i media, i fani do tej gali na PGE Narodowym, więc... Rozumiem. A co sądzisz o tym, co się wydarzyło po walce Borysa z Mamedem? Bo generalnie ja byłem akurat na trybunach, jak oni we dwóch wychodzili już do klatki i mi się wydawało z perspektywy fana, że większe owacje dostał Mamed i tymczasem no, po walce, no wiadomo, tam na KSW 35 też został tam no, wygwizdany, teraz też go wygwizdali i jak ty oceniasz takie zachowanie? No to jest jakby wielowątkowa trochę wypowiedź i zagadnienie. Po pierwsze żyjemy trochę w dziwnych czasach, gdzie niestety mamy dostaje rikoszetem za pochodzenie, za wiarę, z którą się nie kryje i wydaje mi się, że ten część fanów odbiera Mameda przez to, co nie tylko w sobą wnosi wiesz, w klatce, tylko co wnosi poza tą klatką. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi już taki czysto sportowy, no to każdy zawodnik, bo to już mieliśmy i obserwowaliśmy to zachowanie, czy ten przykład możemy analizować przez kilka innych tam wcześniejszych walk. Każdy, kto stoi z Mamedem dłużej niż jedną rundę, to już urasta do bohatera. Nie chcę nic odbierać Mańkowskiemu, bo moim zdaniem jest no, zawodnikiem na tym samym obecnie poziomie, co Mamed Khalidow, zresztą to udowodnił. Zresztą co do werdyktu też nie mam żadnych tutaj wątpliwości. Sędziowie zrobili dobrą robotę i słusznie wypunktowali tą walkę. Niemniej jednak jakby mówię o takim też aspekcie psychologicznym, że po prostu dla fanów, no Mamed po prostu przyzwyczaił fanów do tego, że jeżeli wjeżdża, to rozjeżdża gości. Jeżeli ktoś stoi już minutę, to już jest bohaterem i już się też emocje ludzi wokół tego oponenta Mameda przestawiają. Też mówię, nie chcę jakby tutaj Borysa w żaden sposób jemu cokolwiek umniejszać, bo ma swoją fanbase i jest świetnym zawodnikiem i powtórzę to, że naprawdę jest na tym samym poziomie, co Mamed Khalidow zdecydowanie.
Więc jakby no kilka elementów tutaj zagrało, mówię, trochę właśnie zwariowany świat, trochę to, że po prostu przyzwyczaił mamet nas do takich, a nie innych rozgrywek i do takiego przebiegu walki. No i taka psychologia trochę tłumu, tak, że się zaczęło napędzanie jeden na drugiego i tak dalej. Więc no cóż, no ale to jest tak, trzeba trochę, powiem, może dealować z ludźmi, no, i po prostu nauczyć się, wiesz, jakby przyjmować takie, a nie inne zachowania kibiców i je akceptować. Ja też nie mam pretensji do momentu, że on po prostu szedł z tej klatki, wyszedł z klatki. Ja myślę, że bym bardzo podobnie zachował się na jego miejscu. No cóż, nie oceniamy jakby tutaj zachowania zawodników, bo to też każdemu fajnie i łatwo mówić, jak się nie jest zawodnikiem, nie jest się na takim poziomie mediowym i, nie, i jeszcze szczególnie w momencie, kiedy się stoczyło walkę i właśnie te wszystkie emocje człowiek musi gdzieś tam okiełznać, więc jakby zachowanie Mameda też w moim stopniu, w moim odczuciu jest w 100% usprawiedliwe. Jeszcze ostatnie pytanie na temat KSW 39. Chciałem zapytać o pay-per-view. Jak wiadomo, wcześniej no, rekordem była walka Tomka Adamka z Kliczką. I czy to prawdą jest, no, prawdą jest to, że wy pobiliście ten rekord? Bo no, nie wiem, nie ma tam podanych liczb, ale czy mógłbyś potwierdzić, że pobiliście ten rekord? Mogę potwierdzić, że pobiliśmy ten rekord. Natomiast cyfry no, pozostają w księgach Polsatu i Federacji KSW. No i tak po prostu ma być. No. Nie mamy obowiązku, żeby o nich mówić. Jakby nawet no tutaj jakaś umowa nas obowiązuje, więc jakby no nie mogę mówić o liczbach, ale mogę tylko powiedzieć o tym, że pobiliśmy, że zdecydowanie jakby nie tyle, że zrobiliśmy największą galę sportu walki, to jeszcze od strony pay-per-view również zrobiliśmy rekordy. Zresztą tutaj na PGE Narodowym pobiliśmy kilka tych rekordów. Więc była to bardzo wyjątkowa gala. Dobra, no to teraz ogłosiliście KSW 40 w Dublinie. Wracacie z powrotem na wyspy. Co zadecydowało, że Dublin? No, kilka czynników. No, na pewno ten, że jakby chcemy się ruszyć w stronę Europy i kilka tych gal europejskich już tak regularnie organizować po jakimś tam dość znacznym sukcesie na Wembley w Anglii. Te nasze apetyty na kolejną galę wzrosły, mówię właśnie, na wyspach. No i Dublin był takim naturalnym, trochę naturalnym krokiem dla nas. Jakby wiedzieliśmy, że albo to będzie Anglia, albo to będzie Irlandia. No przez to, że też jeszcze walka i bohater, jakim jest, nam się zrodził Norman Parker, Norman też Park. Jeszcze dodatkowo był to czynnik, który spowodował, no, że mamy tam zawodnika, który jest fajnie rozpoznawalny, dobry PR za nim się ciągnie, jakby no jest to ktoś tam na tym rynku, więc to też, że wiadomo, że nie możemy przyjeżdżać i rozpatrywać tylko naszej gali pod kątem tylko i wyłącznie zawodników, którzy robią robotę w Polsce, a powiedzmy są mniej lub w ogóle nieznani w Irlandii. No i to, że w ogóle Irlandia stała się świetnym rynkiem MMA. Jest chyba jedną z takich głównych miejsc, gdzie to się rozwija już od lat, no a teraz przez to, że mają takiego bohatera, jakim jest Conor McGregor z małego kraju, no jest numer jeden obecnie chyba najbardziej rozpoznawany zawodnikiem MMA, najlepiej zarabiający, bla 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 bla. No więc jakby Irlandia jest takim po prostu ciekawym dla nas rynkiem do tego, żeby go gdzieś tam powoli podbijać i stawiać jakby pierwszy krok w październiku. No i chcemy do Irlandii wracać, jakby wracać regularnie to samo. Chcemy ponownie wrócić do Anglii, no i prawdopodobnie do Londynu. No, w Londynie to muszę przyznać, że no publika to była mega, mega. To, co tam się wydarzyło na tej arenie w Londynie, to było coś niesamowitego. No, chyba wcześniej nigdzie nie spotkałem się z taką reakcją publiczności, jak byłem na KSW. Nie? Jak tam ludzie żyli tymi walkami, żyli całym tym eventem. Może też dlatego, że Polacy na obczyźnie byli spragnieni takiego eventu. Ale fajnie, że wracacie do Dublina, na pewno też tam będziemy. Kolejne pytanie mam o Mateusza Gamrota i Normana Parkę właśnie. On co chwilę tam Mateusza podszczypuje. Dzisiaj nawet tam w zaprzyjaźnionym portalu TheCage.pl był z nim wywiad. Wypowiedział się, no powiedział, że Mateusz Gamrot wziął tą walkę tylko dlatego, bo zaoferowaliście mu więcej pieniędzy za tą walkę. Bo inaczej by jej nie wziął.
A co mielibyśmy osiągnąć, jakby z jego perspektywy, to nie wiem w ogóle. Właśnie, tak się też zastanawiałem, chciałem się o Czyli to Ciebie powiedział, że zapytać. co, że... Powiedział, że Mateusz Gamrot generalnie nie wziąłby tej walki, ale ją Nie, bierze, nie bo wiem, czy... KSW dało mu więcej zarobić na tej walce z nim teraz tam w Irlandii, bo inaczej to by jej nie przyjął. Słuchaj, no każdy zawodnik u nas, niezależnie czy nazywa się Mateusz Gamet, czy nie, każdy, który wygra, to następną swoją walkę zaczyna o większej, jakby wiesz, większa jest podstawa startowa, więc jakby tak zdecydowanie dostanie więcej kasy, no bo wygrał wcześniejszą walkę, więc kolejną na pewno za większą kasę będzie walczył. Natomiast jak się zastanawiam w ogóle, dlaczego Norman miałby tak powiedzieć. No bo to oznaczałoby, że co, że bez tej normalnej kasy, że to miałby się jego Może bać, się czy co? na to wychodzi, nie? Że może Mateusz się go boi i no nie wiem, co on tam sobie myśli. Może pomyślał sobie, że chcecie wypchnąć go, bo on się wydaje, wiesz, mega pewny, że wygra No i świetnie, w no tylko Dublinie. z takim podejściem każdy zawodnik powinien startować, że wygra, no bo jak wychodzi już, przegrał tą walkę 2 miesiące w głowie, no to już na pewno ją przegra No i w dniu walki. dokładnie. No i trzeba mu też oddać, że no, Mateuszowi chyba postawił takie najcięższe warunki, jeśli chodzi spośród tych wszystkich walk, które Mateusz stoczył. No tego też na pewno jego ambicje i taka aspiracja jest. Ja nie mówię, że to może się nie wydarzyć, bo może będziemy mieli pierwszego irlandzkiego mistrza i wiesz, i naprawdę ja to tylko przy rozmowie z Normanem zagwarantowałem jemu i to publicznie, teraz też nawet chcę powtórzyć, że wiesz, żeby on gdzieś tam się odwoływał do tego, że Polacy sędziowali i tak dalej. Jakby nie zdał sobie sprawy, chyba nie wiedział, że jednak skład, który od wielu gal jest składem międzynarodowym, oczywiście, że to są przede wszystkim sędziowie z Anglii, natomiast też go zapewniłem, że będzie miał też mieszany międzynarodowy skład. I że po prostu u nas w filmie no nie ma żadnej akcji z cyklu układania walk i na siłę pchania zawodników polskich po sukces. I z mojej perspektywy, jako współwłaściciela, to akurat mnie to najmniej interesuje. Interesuje mnie po prostu świetna walka, która po prostu znowu da coś widzom, telewidzom, da coś kibicom i po prostu wyniesie. Na każdy z oglądających daną walkę, po prostu wyniesie coś dla siebie, i to ma się też z perspektywy nawet naszej, jeżeli zawodnicy, teraz mamy bardzo dużo polskich mistrzów, więc nawet wyniesienie pasa do Irlandii spowoduje taką bardziej internacjonalizację, więc to akurat no potwierdza tylko tyle, że nie mamy powodu ani do tego, żeby układać, czy też na siłę właśnie tam Mateuszowi przekręcać wynik i bawić się w jakąś kombinatorykę i to jest dobrze, żeby Norman zaakceptował w końcu, że tutaj nikt nie chce jego krzywdy. Jeżeli chce być pewien, to nikt nie zostawia tej walki w rękach sędziów Dokładnie. i po prostu załatwi to, jak opowiada i przybije mu brawo. Dokładnie. No, problem z Normanem jest taki, że on tam ma większość walk wygrywa przez decyzję, nie? No, tam ma bardzo mało walk skończonych przed czasem i przez poddania, ma większość ma decyzji. Ale też zauważyłem, że KSW jak wyjeżdża na wyspy, to jest czas zmian, o ile się nie mylę, bo w Anglii wprowadziliście łokcie, chyba była pierwsza gala z łokciami, jak się nie mylę. I teraz wprowadzacie 5 razy 5. Mógłbyś powiedzieć, co zadecydowało o tym, że wprowadzacie 5 razy 5 teraz? Ale to czysty przypadek akurat, że Tak? nawet sam nie zdawałem sobie sprawy. Mam wrażenie, że tam średnio co roku coś tam zmieniamy, poprawiamy i no teraz mamy Unified Rules, już chyba nie różni nas nic od zasad, które gdzieś tam na świecie panują. A co zdecydowało, że 5 razy 5? To była chyba jedyna, ostatnia, taki jedyny element, który nas odróżniał od tych takich reguł, które panują na świecie. Myśleliśmy o tym, żeby wprowadzić to na początku tego roku, ale mieliśmy live in studio, mniejszą galę, więc w ogóle mieliśmy tam bardzo restrykcyjne ramy czasowe. Później na PGE Narodowym z kolei mieliśmy tyle wag, że się obawialiśmy, że po prostu czasowo też się nie wyrobimy. Pomimo oczywiście, że to było pay-per-view i tak dalej można ciągnąć, no ale też nie chcieliśmy, żeby gala trwała, no nie wiem, do 2 w nocy, tak? Pamiętaj, że samo nawet wyjście zawodnika od sceny, tam, znaczy od backstage'u, od szatni do klatki już zajmuje 4 razy więcej niż na jakiejkolwiek hali, po prostu, bo jest taki wielki obiekt. Więc, no i było dużo walk o pas, to kolejny bardzo istotny element. Więc jakby stwierdziliśmy, że po wakacjach zrobimy 5 po 5. A jeszcze powiedz mi, Martin, a
Czy wy będziecie planować też w przyszłości wprowadzać testy antydopingowe, czy na razie to temat jest zamknięty i nie myślicie nad tym? Nie, myślimy, pracujemy, nawet miałem spotkanie z pewnymi osobami, które mają się tym zawodowo zająć. Pamiętaj, że to nie jest tylko kwestia, bo możemy to zrobić, to co inne wspaniałe polskie organizacje zrobimy albo robimy, no tylko wiesz, no żeby to zrobić na poziomie, który my sobie oczekujemy, to niech sobie wrzucają tam na nas cokolwiek, komu tam nasi na język przyniesie. Wolimy poczekać i zbudować, bo pamiętaj, że to jest cały program. Po pierwsze musisz, wiesz, prowadzić na co, po co, jak to badać, kto to ma badać, kiedy ma badać. Więc jakby jest ilość tych procedur naprawdę skomplikowana, a poza tym to kosztuje. Więc wszystkie te organizacje, które mówią, że robią albo mają zamiar robić, no to chyba nie do końca zdają sobie sprawę, jeżeli rzeczywiście w takim rozumieniu, jak ja bym chciał to robić, czyli takim, który wyeliminuje przynajmniej, nie wiem, z 80% tych środków, które są nadużywane, no to naprawdę to już jest laboratorium sztab ludzi, które musi chodzić nawet przy naszych czterech na razie obecnie galach i ilości zawodników szczególnie. To jest skomplikowane, no tyle. Mhm. I poza tym jest to kosztowne, więc mówię, możemy ogłosić to już teraz, tak? I zrobić na zasadzie takiego straszaka dla zawodników. I może to by miało jakiś tam efekt, no ale to by było taka tylko zasłona dymna. Naprawdę się do tego przymierzamy, wiemy, że to w ogóle nas czeka wcześniej czy później, więc już teraz nad tym, przy tym temacie chodzimy, planujemy, rozmawiamy, kminimy, mówiąc kolokwialnie, jak to zrobić i poukładać to, no bo mówię, to możemy robić, wiesz, wyrywkowo i dla ściemy, no jak wiesz, wolimy właśnie poczekać chwilę i jak już coś opublikujemy, czy o coś powiemy, to już lubimy się tego trzymać, a nie później, a jednak nie wyszło, a to nie tak funkcjonuje, a w ogóle nas coś zaskoczyło. No i ponieważ jesteśmy w tym wspaniałym obiekcie, więc mówię właśnie o PGE Narodowym, myśleliśmy 2 lata. My się tak naprawdę 2 lata mentalnie z tym mierzyliśmy, czy potrafimy, czy zrobimy, czy zdołamy, czy mamy ludzi, czy mamy zaplecze finansowe, produkcyjne i tak dalej, czy w ogóle jest taki potencjał. No, więc życzę wszystkim powodzenia ci, co chcą tutaj zrobić jakąkolwiek galę. A jeszcze wracając do tych testów antydopingowych, no to też jedna mała federacja się tak strasznie zarzekała, że zrobi, wprowadzi te testy antydopingowe, no i trener, prezes tej federacji powiedział, że skoro KSW nie robi, to oni na razie też tego nie będą robić, także oni chyba też nie się zdecydują, chociaż od dawna tam niby planowali. No tak, no. Słuchaj, no, naprawdę jest to skomplikowany proces. No, robi to tak naprawdę chyba w takiej skali tylko UFC i oni rzeczywiście robią to cwanie i mądrze i to eliminuje. Tylko pamiętajmy, że tam są te komisje, które przestrzegają, bo to też jest jakby, wiesz, trzeba sobie zadać pytanie, po co w ogóle te testy antydopingowe, no bo w Stanach to jest oblig, masz komisję, nie zrobisz gali bez tego, u nas nie ma czegoś takiego, więc tak naprawdę to jest nasza oddolna inicjatywa, tak samo jak zmiany zasad, nie wiem, restrykcje co do badań, przygotowania fizycznego i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które my wprowadzamy, nikt nam nie każe tego. My po prostu rozumiemy potrzebę tego robienia, inni po prostu podbierają to na zasadzie fajnie się gdzieś tam, wiesz, wytatuować jakimiś frazesami, natomiast chyba nie myślą, po co to robić, no bo wiesz, wracam do tego, że można wiele jakichś tam bzdur wypowiedzieć, tylko no co one z sobą niosą. No. Mhm. Czy UFC nie będzie miało problemu do tego, że wy będziecie pożyczali, czy też no, zatrudniali tych zawodników z Cage Warriors, bo jak wiadomo, no, Cage Warriors jest jakby taką przeskocią, prawda, do UFC, tak samo jak Invicta u kobiet. Mhm. Czy z tym nie będzie żadnego problemu, żeby zawodnicy z Cage Warriors mogli zawalczyć na KSW? Nie, to jest oddzielna organizacja, oni, wiesz, my jako KSW nie zgodziliśmy na Fight Pass, w sensie też dostaliśmy propozycję, żeby tam być, natomiast no, zdecydowanie większe pieniądze robimy na sprzedaży naszej licencji niż po to, żeby być na Fight Passie. Oczywiście jest to jakiś prestiż być pomiędzy Pride, nie wiem, UFC a coś, ok, jest to fajny bajer, natomiast po prostu umowa była nie do przyjęcia, dwa po prostu no, finanse, które za tym szły są, były, no nie chcę powiedzieć, że słabe, no ale nieadekwatne do tego, jak my się wyceniamy i co możemy z tym zrobić i jak to spieniężyć. To jest a propos Fight Passu i Cage Warriors po prostu dostały jakąś propozycję, nie mają takich możliwości partnerskich
TV deals i tak dalej, nie mają swojej platformy streamingowej, więc jakby dla nich to jest jakby no idealnie, no mają silnego partnera, który kupuje ich content, cześć. Natomiast oni nie pokazują im, komu oni mogą tam z kim współpracować. Oni są niezależną organizacją, mają tak jak, wiesz, no tam Invicta i inni są pewnie dofinansowywani, może bardziej jest ta ścisła współpraca. Tutaj tak naprawdę oni sami się odezwali do tego, do mnie, żeby po prostu rozmawiać o jakichś możliwości współpracy. Być może sobie myślą na tą chwilę, że może będą takim zapleczem też dla nas na samą tylko Europę, powiedzmy, tak? Więc dopiero rozmowy trwają, naprawdę wymieniamy maile, ja prawdopodobnie we wrześniu polecę tam, żeby z nimi już tak bardziej konkretnie pogadać, ale tak jakby te rozmowy trwają gdzieś i z Bamą i z Cage Warriors, staramy się znaleźć wspólny grunt. Na razie intencja jest, chcemy pracować, chcemy wymieniać zawodników, chcemy może coś sobie wspólnie popromować, własne eventy, no na przykład jest taka sytuacja, że my mamy 3 tygodnie przed Bamą, więc jakby ja nie widzę problemu, żebyśmy my reklamowali na naszej gali 3 tygodnie przed, wiesz, galę, która będzie zaraz po nas. No, jesteśmy gdzieś tam w jednym środowisku. Zawsze dla nas jakakolwiek gala na Wyspach będzie dla nas drugim domem, a nie pierwszym. Więc nie widzę tam takiej, wiesz, rywalizacji o ten rynek, pomimo że ona zawsze będzie, ale to zawsze tak jakby, nie wiem, teraz Bama miała transmisję w Polsce, zawsze to będzie gdzieś tam jakaś drobna rywalizacja, no ale my tam wchodzimy i jesteśmy oflagowani białą flagą, machamy i przychodzimy w pokoju, a nie, że tam zabrać im najlepszych zawodników i ich zmiażdżyć i tam przejechać, nie wiem, walcem po nich. I taka jest naprawdę intencja, no jakby oni tam robią galę od lat, oni się tam czują dobrze. I to będzie zawsze ich rynek, no więc jakby ciężko jeszcze raz powiedzieć, w którą stronę to będzie dryfowało i jak się uda porozumieć, natomiast na tą chwilę Bama, Cage Warriors i Bellator.